Here comes sports car Johnny, Callie the valet queen. Maria is the off-road champ, and Derek's a big machine. EJ's friend is Izzy, Miles never bends. Do you know you'll always grow with your trusted friends? You ought to know, you ought to be good. When you excel, you ought to finish well. Franklin has the answer, Professor blows it up. So now you know about the show, you ought to be good. So live and play every day, you ought to be good. Przygody mobilków. Myśli i słowa mają wielką moc. No i dobrze, mam tego dość. Rzucam szkołę i wynoszę się z mobilkowa. Może gdzieś znajdę prawdziwych przyjaciół. No i dobrze. Kto by się chciał przyjaźnić z takim gburem jak ty? Nie, nie, to nie będzie odcinek z serialu Grozy. Ale niemiło się ogląda, prawda? Niestety, takie właśnie zakończenie mogłaby mieć nasza opowieść. Z drugiej strony, mogłaby się skończyć i w ten sposób. A oto tegoroczni laureaci Festiwalu Projektów Naukowych. Jasiek, Kama i Misiek. Różnica między nimi to jedna mała, życzliwa myśl. Czekaj, Franek. Tutaj widzimy okropnie nieprzyjemną sytuację, a tutaj szczęśliwe zakończenie. Cieszę się, że uważasz na to, co mówię, DJ. Uważam, ale to nie ma sensu. Jedno zakończenie to całkowite przeciwieństwo drugiego. A ty mówisz, że wystarczy jedna życzliwa myśl, żeby zaszła taka zmiana. Słowa i myśli mają ogromną moc, DJ. Nawet mały akt dobrej woli może całkowicie odmienić bieg rzeczy. To co, obejrzymy teraz tę przygodę? Obejrzymy. Operator gotowy? Poprosimy taśmę od początku. Tydzień. Nie wierzę, że mamy tylko tydzień na skończenie naszego projektu naukowego. A do tego będzie to połowa oceny na koniec roku. No dobra. Wydaje się to niemożliwe, ale przecież damy radę. Jest nas trójka. No pewnie. Jestem, no wiecie, gotowa na swoją rolę. No właśnie, jaka jest moja rola? Jaka jest nasza rola? Może powinniśmy najpierw określić temat. Misiek, nie słuchałaś? To projekt z przyrody. Rany. Dobra, już dobra. Wczoraj czytałem coś o komórkach paliwowych. Podobno w przyszłości mogłyby zasilać mobilki i dostarczać wodę jako produkt uboczny reakcji. Masz rację, Jasiek. Komórki paliwowe mogą zdecydować o naszej przyszłości. Moglibyśmy dostać za nie piątki. O tak! No to bierzmy się za to. Proponuję tak. Kama, ty jedziesz do biblioteki i zbierasz jak najwięcej informacji o komórkach paliwowych. Jasiek, a ty organizujesz wielką tablicę, żebyśmy mogli rozrysować nasz projekt. Wracamy tutaj za 2 godziny. Czy już coś się wydarzyło? Jeszcze nie, oglądaj dalej. Wow! Biblioteki są, no wiecie, po prostu mega! Dali mi te wszystkie książki, no wiecie, zupełnie za darmo. O, witam, profesorze. Bierze pan udział w jakimś proteście? Czadowo. Czy to, no na przykład, grom wideo mówi mnie? Albo nie traktuj naukowca jak zera? Nie, Kama, nic z tych rzeczy. Dyżuruję dziś przy szkolnej zebrze. I właśnie zdałem sobie sprawę, że mam wielki problem. O tak. Mundurek strażnika nie najlepiej na panu leży. To wiem, ale nie o to chodzi. Już za chwilkę będą tutaj dzieci, a ja właśnie sobie uświadomiłem, że u mnie w garażu trwa eksperyment na palniku. Jeśli go szybko nie wyłączę, będzie bardzo niedobrze. Niedobrze? Mega niedobrze? Powiedzmy, że nasz pomnik dobrego uczynku będzie musiał zmienić nazwę. Jeśli uda się nam go odnaleźć, proszę, potrzymaj ten znak. Profesorze, muszę spotkać się z przyjaciółmi. No dobra, na pewno zrozumieją, kiedy im później wytłumaczę. Jasiek dzisiaj rządzi. Zebrałem wszystko, co potrzebne do rozplanowania naszego projektu. I mam jeszcze wolną chwilkę. Cześć, Jasiek. Chcesz zobaczyć mój nowy trik piłkarski?
O nie, pamiętam ten moment. Musimy to oglądać? Tak, to ważna część tej historii. No jasne, braciszku, pokaż, co potrafisz. No to patrz. Rany, DJ, szybko pędź po pomoc. Dobra, ale kogo mam szukać? Kogokolwiek. Jedź już. Już prawie pora. Ciekawe, czemu Jaśka i Kamy jeszcze tu nie ma. Cóż. No i teraz moment kulminacyjny. Teraz? Sposób, w jaki Misiek myśli w tej chwili o przyjaciołach, wpłynie na zakończenie tej historii. Będziemy mieli albo wielką awanturę, albo szczęśliwe rozwiązanie. Sposób, w jaki myśli o swoich przyjaciołach? Właśnie tak. Misiek nie wie, co zatrzymało Jaśka i Kamę. Czy będzie miał negatywne myśli? Czy może będzie pozytywnie nastawiony i nie osądzi przyjaciół, zanim nie pozna przyczyny ich nieobecności? Czyli to, w jaki sposób o nich myśli, właściwie zdecyduje o tym, co się wydarzy? Właśnie tak. Zaraz zobaczymy, jak wielką moc ma jedna myśl. A możemy najpierw obejrzeć wersję z okropnym zakończeniem? W porządku. W tej wersji Misiek zaczyna widzieć wszystko w czarnych kolorach. No cóż, Kama i Jasiek się spóźniają. I to pewnie bez żadnego ważnego powodu. To był głupi pomysł, żeby być z nimi w zespole. Im nie zależy na ocenach, tak jak mnie. No cóż, spróbuję coś wymyślić, żeby dostać chociaż trójkę za ten projekt. Jasiek, Kama, wielkie dzięki. Pojawiliśmy się tylko kilka minut po czasie, a nasz przyjaciel nawet na nas nie zaczekał. Nie fajnie. Rany, on w ogóle ma pojęcie, co nam się przytrafiło? No właśnie. Prawdziwych przyjaciół, no wiecie, poznaje się w kłopotach. Trochę pokręciłaś to przysłowie, Kama. Teraz ty się mnie czepiasz? To jest mega przykre. No dobra, wielki mądralo. Możesz sobie jechać. No cóż, widzimy, dokąd zmierza ta historia. Szczerze mówiąc, wolałbym teraz obejrzeć nieco bardziej szczęśliwe zakończenie z odrobiną życzliwości dla przyjaciół. Misiek? No cóż, Kama i Jasiek się spóźniają. Pewnie coś bardzo ważnego ich zatrzymało. Cieszę się, że jestem z nimi w zespole. Jasiek ma zawsze świetne pomysły, a Kama... zawsze przyda się para dodatkowych kółek do pracy. No i są. A cała reszta to już historia. Ze szczęśliwym zakończeniem. Chociaż ogromnie mnie zdziwiła. Nie zdawałam sobie sprawy, że tak wielka siła tkwi w naszym pozytywnym albo negatywnym nastawieniu do rzeczywistości. Jak już powiedziałem na początku, słowa i myśli mają wielką moc. Jeśli będziesz uważać innych za niesumiennych i bezmyślnych, otaczać cię będą... Niesumienne i bezmyślne mobilki. Zgadza się. Ale jeśli dasz innym kredyt zaufania i będziesz ich uważać za pracowitych i rozważnych, otaczać cię będą... Pracowite i rozważne mobilki. Wybór należy do ciebie. Love is patient, love is kind. Love isn't jealous, love doesn't brag. No. It isn't arrogant, it isn't rude. It doesn't think about itself. No. Love is not provoked, or keeps track of wrong. Believe.
doesn't brag. No, it isn't arrogant, it isn't rude. It doesn't think about itself. No, love is not provoked or keeps track of wrong. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tłumaczenie Agnieszka Wlaszczyk. Czytali Patrycja Łacina-Miarka i Radosław Kasiukiewicz.